67. Derby Łodzi już za nami. Z nami Kuba Tosik. Kuba, jakie to było spotkanie? Na pewno dobrze się to ułożyło dla nas dzisiaj, tak? Prowadziliśmy 2-0 i myślę, że troszeczkę niepotrzebna ta bramka na 2-1 i gdzieś taka niepewność może troszeczkę w nastąpiła i mówię, to derby rządzą się swoimi prawami i my czujemy po dzisiejszym spotkaniu troszeczkę niedosyt, bo to my mieliśmy 2-0, to my prowadziliśmy w tym spotkaniu i Widzew tak na dobrą sprawę nie pokazał, nie wiadomo jakie piłki dzisiaj, więc myślę, że straciliśmy dzisiaj 2 punkty, aniżeli jeden zyskaliśmy. Mieliście więcej okazji niż lider tabeli i mieliście piłkę meczową grając w 10 już. No tak, zgadza się, mówię, dziś tych kartek było dużo fauli takich przerywanych, wiadomo, na koniec jeszcze graliśmy w osłabieniu i no mówię, gdzieś była ta sytuacja meczowa jeszcze Antonio i szkoda też, że nie udało się tego wykorzystać, aczkolwiek mówię, popełniliśmy wcześniej błędy, bo mówię, 2 stałe fragmenty, gdzieś szybkie rozegranie później w drugiej połowie na 2-2 rzutu wolnego i no i niestety tracimy 2 bramki, tak, gdzie wydaje mi się, że mieliśmy ten mecz pod kontrolą i spokojnie mogliśmy dowieść to prowadzenie. Za twoimi plecami blisko 1000 kibiców ŁKS-u, którzy pierwszy raz od dawna mogli zasiąść na sektorze gości podczas meczu derbowego. Czuliście ich wsparcie, czuliście ich doping? Tak, wydaje mi się, ja jestem zawsze tego zdania, że piłka nożna jest dla kibiców i czy to przyjezdnych, czy to miejscowych, więc tym bardziej w takim spotkaniu jak dzisiaj, tak, derby. Fajnie, że udało się doprowadzić do tego, że kibice ŁKS-u też byli z nami i na pewno to jest tylko i wyłącznie na plus dla zawodników, tak samo jak i dla, myślę, kibiców miejscowych. Ty dzisiaj pojawiłeś się w drugiej połowie na boisku za kontuzjowanego Marca Rozwandowicza. O czym myślałeś, wchodząc na murawę, widząc to, co się dzieje na boisku, widząc to, co dzieje się na trybunach? Nie wiem, no miałem jakieś tam wskazówki z ławki od trenera. Mieliśmy to, cel był, żeby utrzymać, tak? Prowadzenie ewentualnie, jak się nadarzy okazja, żeby podwyższyć, więc myślę, że to zadanie nie zostało wykonane, bo koniec końcem remisujemy to spotkanie i tak jak powiedziałem wcześniej, czujemy troszeczkę niedosyt po tym 2-2, aczkolwiek też trzeba wziąć pod uwagę, że graliśmy u lidera derby, więc możliwe, że ten punkt będzie bardzo ważny w klasyfikacji końcowej. To pierwsza strata punktów przez Widzew na swoim stadionie w tym sezonie. Wy na rozpamiętywanie tego remisu czasu dużo nie macie, bo już w środę kolejne spotkanie z kolejnym silnym przeciwnikiem, tobie szczególnie bliskim. No tak, mamy dość intensywny tydzień, gdyż gramy Puchar Polski w środę, wiadomo, z Zagłębiem Lubin, z moją byłą drużyną, w której spędziłem bardzo długi czas, więc na pewno gdzieś to będzie jeszcze dodatkowe takie poruszenie serduszku, bo wiadomo, spędziłem tam 6 fajnych lat i bardzo miło wspominam ten czas, więc na pewno ten tydzień będzie solidny, bo zaraz w sobotę też gramy kolejny mecz z Górnikiem Polkowice, więc troszeczkę trzeba rany, żeby się zagoiły do środy, przejść Zagłębie Lubin, bo taki jest cel na środę i poprawić zwycięstwem z Górnikiem Polkowice. Przed meczem większość ekspertów dawała więcej szans Widzewowi. Czy mimo wszystko ten remis wywalczony tutaj po twardej walce może być takim impulsem, który nakręci was na resztę tej rundy, tak jak to było w zeszłym roku, kiedy wygrana tutaj też rozpędziła ten zespół na kilka następnych kolejek? Myślę, że tak. W tamtym sezonie troszeczkę w innym punkcie byliśmy, bo przyjeżdżaliśmy bodajże po 5 albo 6 zwycięstwach i to my byliśmy w roli faworyta. Dzisiaj wiadomo, to Widzew nie stracił jeszcze punktów tutaj u siebie i myślę, że możliwe przed meczem, żebyśmy wzięli ten remis ciemno, aczkolwiek z perspektywy meczu myślę, że to bardziej my zasłużyliśmy na 3 punkty dzisiaj, aniżeli Widzew.